Z tej strony Adam. Z tej strony Michał. Słuchacie trzeciego sezonu podcastu Luźno przy kawie. Mówimy o wszystkim, dosłownie wszystkim. Zapraszamy na podcast. Cześć. Podtrzymam cię w niepewności. Jak zawsze i wszystkich innych. Wiesz co? Co? Poszło. Cześć, dzień dobry, witamy Was w 54 odcinku podcastu. Luźno 55 odcinku podcastu Luźno przy kawie. Z tej strony Adam Borodo. To jest y, piąty odcinek trzeciego sezonu. Z tej strony Michał ślusarski. Uf, jak miło was o, słyszeć. Jak przyjemnie Czekaj. To, to. Jak przyjemnie podrapać się po. To dla was, oklaski, jak zawsze, bo jesteście z nami co piątek. Znaczy, nie wszyscy słuchają 7 rano, a jestem w ogóle ciekawe, ilu mamy takich słuchaczy, którzy zawsze o godzinie 7 rano, jak tylko dostają notyfikację na telefonie, powiadomienie na telefonie, przepraszam was za to e, zmiękczenie, znaczy za ten e, polski język. Jak to dużo, że tak powiem, osób od razu się rzuca w ogóle, wiesz? Dostaje notyfikację, dostaje wiadomość w sobotę, w piątek, w piątek, o 7 rano w ogóle. Jest podcast PK. Są chłopaki, nie? wstaje, zrzuca się w ogóle, nie, kawa, szybko robiona. Hmm. I zaczyna słuchać. Myślisz dużo, takich osób? Hmm, możemy to zweryfikować. Hmm. A, zobaczyć w godzinach, kiedy słuchają. Hmm? A to też można rzeczywiście, bo tam są w takich statach. No dobra, a nie, to nie będziemy weryfikować. E... Fajnie. Ja zawsze lubię zaczynać nasz podcast. Już możemy w sumie skończyć. No to było na to tyle. By było na tyle. 55 odcinek, nie. nie. E... E, e, Słuchajcie, dzisiaj. E... Ja mam trochę takich rzeczy mm, około technologicznych, które mamy dla Was, bo w ogóle byłem święcie przekonany, że dzisiaj, czyli w środę, wieczór, kiedy nagrywamy Wam 55 odcinek, to byłem święcie przekonany, że nagrywamy kubki, że to będzie ten ostatni tydzień e, miesiąca. Bo były dwie opcje. Mamy pięć piątków w tym miesiącu mhm. i była opcja, że y, nasze odcinki będą, że pierwszy piątek. Przepraszam, dobra kawa jest. Pierwszy piątek miesiąca no dobra. to jest gość. A ostatni to jest, to są kubki? Tak. Albo pierwszy i czwarty piątek, więc... Chciałem ci zbić brawo, Michu. się czasami, dedukować. Z Adasiem czasami ciężko dojść do konsensusu i... Nie no, co ty gadasz? Nie, ale y, tak naprawdę y, no, wyszło tak, że chcieliśmy właśnie. Byłem przekonany, że jedziemy kubki dzisiaj nagrywać i wszystko było ku temu ustawione, więc możecie usłyszeć lekkie nieprzygotowanie. Nie no, żartuję, tematy są, więc nie będzie problemu, bo my zawsze sobie robimy takie wprowadzenie w naszą rozmowę, y, o czym byśmy chcieli z wami po, potrybić, pogadać. Y, no i tak wyszło, że jest więcej piątków, <laughs> więc mamy to nieprzewidziane. Znaczy jest przewidziane, ale jakby. Wiedzieliśmy to od dawna. Wiedzieliśmy to od dawna, więc dostaniecie. Chcieliśmy w ogóle zrobić coś takiego, że miały być kubki, i wtedy w przyszłym tygodniu ten ostatni weekend to miały być odcinek znowu na żywo na, na YouTubie, żebyście dostali ten taki premierowy odcinek i potem mogli go normalnie odsłuchać sobie. Mhm. Nie? Dobrze mhm. mówię? Tak, dobrze mówię. Prawda. No jakby się tak trochę za, zakręciłem. E... Jakieś, Michu, nowości są w świecie kawy fajne? Bo ostatnio szukałem jakichś takich rzeczy, zastanawiałem się, na ile kawa jest... Y, znaczy no, My jakby pokazujemy, że ta kawa jest y, y, dość fascynująca, y, ale zastanawiam się, czy na przykład tak jak w technologii tam, wiesz, news za newsem wjeżdża prawie, że i hmm. w polityce w ogóle, to czy w kawie też coś takiego jest? To jest dość rotacyjne, wiesz? Ale rotacyjne jest zależne od... No nie no, na bo z nowości przykład... to można mówić tylko pewnie o ziarnach, nie? No właśnie, nie, no właśnie bardziej o sprzęcie można mówić bo ziarno jest dość rotacyjne. Tak na przykład w jakiejś, jakimś konkretnym momencie roku masz ziarna z jakiejś plantacji, czasami masz na niektórych przez cały rok na niektórych masz tylko w określonym okresie i w określonym okresie tak określonym tak. prawda prawda i wiesz i to jest rotacyjne tak rok do roku a w świecie sprzętu no to już grubsza akcja tak No właśnie więc jakby ta tak Okej, no dobra czyli coś tam jest zawsze jak będzie to na pewno Michu jako nasz nadworny barista kawista i w ogóle spec od kawy na pewno wam wszystko Powie, a ja mogę was tylko pomęczyć swoim radiowym głosem. Nie, no też masz coś do powiedzenia. Eee. No właśnie. Eee. Co w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku mamy trochę takich przemyśleń z tego tygodnia, który który był. Eee. Mówię o kwestiach technologicznych, może też nie do końca. Dzisiejszy odcinek będzie trochę skompensowany myślę, ale znając hmm. nas, możemy się trochę rozgadać. Ja mam kilka takich fajnych rzeczy. Eee. Pierwsza rzecz, ja chyba Michu jednak nie potrafię obsługiwać swojego maka. Albo wiem azaliż że. Nie, bo że od fruwa, o to ci chodzi? Wiesz co, i od fruwa, i taki mm. zrobił się toporny, ale to też jest jakby mój problem, nie? nie bo może po prostu. Ja od 2013 roku, jak kupiłem, znaczy pierwszego maka kupiłem sobie w 2012 chyba. To był stary R, na którym jeszcze App Store'a nie było, nie? Ale już ten taki w metalowej obudowie. Ale? Ten, z tą, co, ten, co, ten, ten, co miał to taką opuszczaną, jakby. Wśródlatkę. Mega, no, mega. No, Wygle fajne. No. I e, od tamtego momentu y, tak naprawdę, y, y, jakby jak kupiłem Maca? Tak, no, w Stanach na wyjeździe to, to tylko jak kupowałem następnego, to tak naprawdę przeniosłem wszystkie dane i nigdy go nie czyściłem. Mhm. No bo Windowsa się czyściło tak raz na święta, może trochę wcześniej. No, wymagał czyściło, czyściło się że tak okna. tak tak dokładnie czyściło się czyściło się Windowsa, żeby go właśnie tam to było zawsze fan bo wchodziłeś c2 kropek format, format c2 kropek w ogóle nie tam w dosie i jecha na dysk twardy wyczyszczony i w ogóle zajarany że umiesz programować nie tak tak też tak mnie tak i zastanawiam się bo znaczy, może kwestia tego, że mam podłączonego, pod, mam otwartego Maca, z którego korzystam z kamerki. Dodatkowo mam podłączony, miałem podłączony przez USB-C, przez Thunderbolt, miałem podłączony. A nie przez Displaya? Display porta, przepraszam, miałem podłączonego 34 calowy monitor ultra widea, ale nie wydaje mi się, żeby w zeszłym, jakby przed wakacjami, mi komputer tak odlatywał albo był tak mało responsywny. Znaczy, tak. jakby mam dwie, mam. No wiesz, no, zastanawiałem się i mam tak naprawdę dwie teorie tego, dlaczego w taki sposób się dzieje. Ja mam trzecią, ale dobra To, co zaczynam najpierw od Twojej teorii. Nie, Twojej. Dobra. Jedna teoria jest taka, że wpieprzyłem się w software, który oficjalnie jeszcze nie wyszedł. Znaczy on już jest na ukończeniu, ale jednak ja i ta osoba, która chce rozpoznawać wszystkie nowe systemy, tak jak było z 14 nie? że prawie że z internetu zoręcznie mogłem korzystać, mm -hmm. musiałem jakimś vpn się bawić, to tak samo zrobiłem, po prostu na Macu zainstalowałem. A trzeba było może jednak poczekać do tego, do tej biksury, żeby to wyszło. Bo jakby część rzeczy, czyli safari tam i tak dalej, to powychodziły wcześniej trochę niż, niż sam system, tak? Aktualizacja przeglądarki, bezpieczeństwa i tak dalej. I może to być jedną z przyczyn. Okay. Druga kwestia tego, że nie był czyszczony i wziąłem się za to dość mocno. Poczyściłem weź otwórz, jak masz Maca przed maka Ma, włączonego, weź wejść do preferencji ustawień. I zobacz, czy masz na samym dole ostatnia ikonka, jaka jest. Popra profile. Profile. A to nie masz Java, ikonki Java. No widzisz, ja miałem, nie wiem dlaczego, więc wczoraj, że tak powiem, jeszcze upieprzyłem Java, no bo Java w internecie robi źle. Na, na stronach internetowych, tak bym powiedział, dość dziurawa, ale no, generalnie część jest pisana tych aplikacji jako takich tak. Jak coś będzie wymagało, to wtedy zainstaluję. Ale odinstalowałem ją, żebym nie miał Java. Panel sterowania jawowy był taki. Szukam, Z ikonku. No więc y, to usunąłem, pousuwałem wszystko, pościągałem i zobaczyłem, jak się komputer zachowuje. Dzisiaj nawet spoko. Taki a, był dość szybki. A po czym podpiąłeś. Yy... No teraz już mam pod HDMI podłączony komputer. A, a widzisz, zrobiłeś błąd. Zrobiłeś dwie rzeczy naraz. No? Nie no, i, no i teraz nie wiesz. Co było? Powodem? Znaczy Myślę, że jedno po drugim, tak, bo wydaje mi się, Michał trochę też szukał informacji. Zastanawialiśmy się, i może być, że po prostu mój komputer podłączony przez USB-C podłączony do monitora jeszcze dodatkowo musi ten obraz przerabiać, no i stąd ta kwestia. Ale mówię, nigdy nie miałem problemu z MacBookiem, nie? I stąd mhm. zaczynam się zastanawiać, bo już sobie wkręciłem w głowę, że jak wymieniali mi klawiaturę, to spieprzyli coś na płycie głównej, no. To tyle, nie. jeżeli chodzi o, ten, o te moje kręcenie. Nie? Ale nie. Jakby m, wszystko ok, chyba. Teraz już, bo podłączyłem się pod oryginalną prześciówkę Apple, a, nie? Bo tam oczywiście zyat prześciówek musi być. Jest klasycznie. Podłączone pod prześciówkę i y, jest całkiem spoko. I to jest naprawdę. Y, znaczy, spoko, no, działa. Nie? Mhm. Y, jak wiecie, obydwoje używamy MX Masterów. To są myszki. Takie, które mają zyliardy przycisków. One są dość wysokie. Ja zresztą w jednym z odcinków, kto chciałby wrócić, to, to zapraszam. Tam gdzieś mówiłem o tych logitekach i o, tym, o tych MX Maxerach. Mm, e, I jak i byłem zasko mój zaskoczony, jak sobie tam otwierałem, bo trochę sobie też czyściłem rzeczy, otworzyłem sobie program i te przyciski można definiować. Tak. One mają ziliardy rolek, przycisków i innych rzeczy. I. Mm, Otworzyłem sobie i pojawiło mi się, hej, hej jest profil dla aplikacji Teams, może chciałby się wykorzystać. No i jakie było moje zdziwienie, bo ja używałem skrótu klawiaturowego Command O albo Command M, tak, mute, żeby wyciszyć mikrofon i go odciszyć i żeby włączyć albo włączyć kamerę, jak jej nie potrzebuję podczas spotkania, albo muszę na chwilę się wyłączyć, to jest profil na myszce, że kółko, nie kółko do przewijania poziome, tylko horyzontalne, tak bym powiedział, to kółko, podgłaśnia, podgłaśnia albo ścisza. Rolka pod kciukiem. Rolka pod kciukiem Nie pod wskazującym. I przyciski boczne na myszce też są super wstecz oraz do przodu. Przycisk wstecz zdaje się, jak pamiętam, to jest włączanie i wyciszanie, włączanie Mikrofon. i wyłączanie mikrofonu, a przycisk do przodu to jest w, włączanie i wyciszanie, włączanie i wyłączanie kamery mega feature, a przy tym czasie covidowym pracy zdalnej, o których dość często mówimy, to powiem Ci, że bardzo mi się to spodobało. A fajne jest to, że można dla każdego programu oddzielnie sobie tak. różne rzeczy ustawić. Na nie? przykład tą rolkę pod kciukiem w Safari mam. Przewijanie karty. Karty, mhm. ja też a tak. poza mam między programami. No ja też tak mam, mhm. że między programami mam, a jak jestem w Safari, to przerzucam mhm. sobie karty. Mamy ile? Cztery, pięć, sześć, siedem programowalnych guzików i dwie rolki. No i to jest całkiem spoko. Tam z gestami jeszcze, nie? Bo pod mm -hmm. przyciskiem, pod kciukiem, jak się naciśnie przycisk, to można sobie żeby Jak będziecie chcieli, jest link na stronie, zobaczcie jak ta myszka wygląda po prostu, tak? Jest naprawdę fajna. Myślałem, że nie będzie mi się dobrze używało myszki, ale to jest pewien... Ale to jest pewien wypas? Już nie wyobrażam. W sensie, jak leżę i robię coś, wiesz. No to wiadomo, Takie że idziesz po godziku. Takie to po gładziku, ale praca to już... No ja wam tłumaczyłem, dlaczego akurat wymieniałem myszkę. To było związane trochę z tym, że po prostu tyle czasu człowiek z myszką, że ta myszka od apla szklana, ona jest ładna, ale ona była za niska. tak? potrzebowałem trochę mieć wyżej rękę i zdecydowanie to pomaga. Zresztą tej myszki używam i na Macbooku i na mm, tablecie, ja nie, bo całkiem spoko działa ze sobą. Mimo wszystko jest to wygodne w tablecie. Możesz palcem sobie tapnąć, takim oczywistym mhm. jest, ale jak masz już klawiaturę podłączoną i ten tablet nie jest w takiej pozycji, do której możesz tam jakby pisać, to wygodniej jest jednak uważam to y, myszką porobić, nie? Mhm. powskazywać. To jest y, naprawdę całkiem spoko. Dobra? Michu? Wybijałeś mnie z rytmu, bo chciałem o czymś o, o mówić, ale zapomniałem. Oszty, dobra. No, no, mów, mów. Ja chciałem powiedzieć, bo ostatnio na moim Twitterze zresztą, jak śledzicie nasze Twittery, też chociażby Twittery, um, czy na luźno przy kawie, czy, 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 czy mój osobisty, to trochę rzeczy takich tam podaję dalej, ale najfajniejsze jest to, nie? Że posłuchajcie, zważywszy na to, że na specyfikę tego roku 2020, ten mem strasznie mi się spodobał, go puściłem dalej. Roku 2020 proponujemy Wam, jakby w tej kwestii, LPK uczy i bawi. W tym roku nie śpiewajcie. Last Christmas. A, Ale to jest, że to poprzednie, a nie, że Last Christmas this year że w poprzednie to jest... No dobra, no ale do stworzył na rok 2020. No dobra, no, no. no, dobra, no jest... To, to właśnie tak wyszło, nie? Właśnie, posłuchajcie, tak wyszło, no. Ale to taki, to taki mały ten... Bardzo mi się podobają. Znaczy, znaczy, chyba już nie potrafimy inaczej zareagować, tak? Na mm. to, co się w tej chwili dzieje, więc Ryn, tak naprawdę... Ręce opadają. Więc tak naprawdę jedyne, co zostaje, tak jak wysyp memów z, związanych z... Mm, wysyp memów związanych z, ze Stadionem Narodowym. Nie będziemy wam nawet przyczasać, bo pewnie mm -hmm. dla niektórych to jest śmieszne, a dla niektórych to jest już żenujące. Ja osobiście po prostu czuję się już nieswojo z tym, co się dzieje i w jaki sposób się dzieje. Ale to już było wałkowane, nie będziemy o tym gadać. Zresztą myślę, że naszego podcastu nie słuchacie właśnie dlatego, żebyśmy o takich rzeczach gadali. Dokładnie. E, Okej. Okay. To jest jakby, e, to jest ta rzecz. E, Michu, pamiętasz... E, Muszę hmm, to zapisać, żebyście wiedzieli po, po, po rozdziałach, co było. No, pamiętasz, jak mówiłem, że czuję się wykluczony cyfrowo, prawie że. No. Bo posłuchajcie, no tak naprawdę, wczoraj, we wtorek, e, który był wczoraj? E, 20, e, Microsoft, ta część od gamingu, Zresztą wiecie, że tam od czasu do czasu lubimy zagrać, jak mam okazję to też to robię. Eee, wypuściło aktualizację aplikacji. No bo rozmawialiśmy też o tym, też wspominaliśmy mm. dość mocno o tym, o tym projekcie X Cloud, czyli tak naprawdę od podłączenia pada pod komórkę i możliwości grania na padzie. Nie? W sensie zdalnie. Zdalnie tak, że nie musisz być przy konsoli, żeby można było zagrać. Masz że ze sobą taki, tak jakby ekran, a... No ekran i masz pada i po mm -hmm. prostu jako że w tej chwili wejście też już możesz podłączyć pada to no mogłeś go do Apple Arcade wykorzystać, tak? A tak mm -hmm. naprawdę uważam, że jest to dość słaba opcja. E, znaczy no nie, no arkadówki są fajne. No, jeżeli ktoś tam lubi casualowo pograć, to niektóre są nawet spoko, nie? Ale jednak chyba dla mnie lepsza jest ta dynamiczna i ta grafika po prostu konsolowa nie, niż niekoniecznie arkadowa. Nie ma co porównywać. Znaczy bardziej oczywiście bym się tam gdzieś w stronę Mario skierował, jeżeli chodzi na przykład o Nintendo Switcha, nie? <coughs> uh, e Mówiliśmy o ich projekcie x że czuję się, że po prostu tylko Android i tak naprawdę zazdroszczę. No i tam gadaliśmy o tym, jak też Epic wjechał, tak jak była wojna o tym, że gry subskrypcyjne, że tak naprawdę nie płacimy w sklepie Apple'a i płacimy gdzieś tam dalej. Apple trochę był tym zbulwersowany w jakiś sposób i wykluczał część aplikacji, czy nie dopuszczał do update'ów, nie pamiętasz? Co poszło? PUBG, nie? Czy nie Fortnite'a? Fortnite'a. No, Fortnite Mobile. Poszła główna burza. Więc tak naprawdę. No, ale widać, dogadali się wszyscy, bo wracam w, z powrotem i, i mega feature, zdjęcia też macie na stronie, zresztą wrzucone też na e, luźno przy kawie. Myślałem, że tutaj, wiesz, Xbox albo światowe Angel to polubi, ale nikt nie chciał. No nie e, posłuchajcie, wyszła, wyszedł update aplikacji, dziesiąty raz to mówię, który pozwala m, włączyć konsolę na komórce, jeżeli masz do niej podłączonego pada, tak po blutaczu pad od Xboxa hmm. i pozwala tobie odpalić po prostu Xboxa, możesz być, możemy być w Gdańsku, a moja konsola może stać w domu, jest podłączona do internetu hmm. i ja mogę normalnie sobie ją włączyć z komórki albo z tabletu i mogę normalnie sobie przeglądać gry, mogę sobie odpalić grę i ona tak naprawdę jest strumieniowana przez internet. No tak, ona jest tym silnikiem, który przerabia grę, a ty masz tylko ze sobą ekran. Dokładnie, więc odbiera... ona nie idzie tak jak jest w Google, yy, gdzie te gry są jakby w chmurze typowo. Trochę jak dysk sieciowy. No trochę tak, no, Że tutaj, możesz jakby... filmy oglądać żebyś jest z oczywiście... dysku twardego, który leży w domu podpięty pod router. No. Dokładnie. I tak na... albo skorzystać właśnie z plików, które masz. Jeżeli ktoś się boi gdzieś tam Google'a czuła, łapa mieć swoje pliki, mm -hmm. nie? to sobie NASA stawia i z niego korzysta. I yy... no, naprawdę całkiem fajne, jak sobie podłączyłem pada od Xboxa pod e, tablet. Tak, po tej mm -hmm. aktualizacji oczywiście odpaliłem. No... Jakby, żeby w ogóle ten proces nastąpił, to musiałem odpalić aplikację. Aplikacja musiała wyszukać konsolę, kazałem się zalogować, ja zalogowałem, nic się nie działo, nic się nie działo. Okazało się, że oczywiście trzeba ściągnąć jeszcze aktualizację konsoli. Czekałem następne 15 minut, zanim się konsola zaktualizowała. Klasyczne zagranie, czyli za każdym razem jak odpalasz Xboxa, przygotuj się na aktualizację. Tak, ale jak już to zrobiłem, to mm, odpaliłem sobie. Znaczy, jakby. Telewizor sobie chodził tak, ale konsolę jakby miałem wyłączoną mm -hmm. i odpaliłem ją jakby z tej aplikacji. Mm -hmm. Włączyła się, nie było słychać, bo zawsze jak się włącza, nie wiem kto ma Xboxa, mm -hmm. tak się włącza konsolę, zawsze słychać ten specyficzny dźwięk ping. Pink. Nie wiem, co takie ping, ale no. Ping taki tamten. Michał zaraz znajdzie, wam puści. E, taki ping słychać, właśnie. E, I on e, jest dość, e, no, specyficzny. I że konsola się odpala. I tutaj, właśnie w tej aplikacji, jak włączam, to, to ja ten ping słyszę w iPadzie, tak? Czy na iPhone'ie? Zależy, z czego korzystam akurat. I konsola się odpala cichutko w tle, e, w domu. I posłuchajcie, no, naprawdę. E, odpaliłem sobie Energela. Co jest śmieszne, myślałem, że będę mógł to wykorzystać tylko. A, chcesz odpalić Xboxa? No, zrobię to po ułomnemu. Dobra. O, właśnie, ten dźwięk. O, właśnie. Brawo, Michał. Dzięki. Ej, znowu na jedną słuchawkę słyszę. Psia dupa, no. I tak naprawdę ym, całość. Ym, ja sobie podłączyłem i byłem przekonany, że jakby ten element tego, tego, grania zdalnego ma, tylko jest możliwość jakby wykorzystania tego w domu, załóżmy, tak? Masz jeden telewizor i sobie chcesz po prostu pograć w innym pokoju. Jak się w Call of Duty dwójkę grało na y, serwerze wewnętrznym. No, czyli no. po prostu jakby jesteś w jednej sieci. Byłem przekonany, że, tak że to iść. tak działa. Ale okazało się, że jakby, co, znaczy to jest jakby już, to jest nowa funkcja, tak? Ona wyszła z fazy beta, ale dajmy jeszcze trochę, bo już dużo jest miliony narzekań, zamiast się cieszyć, czy w ogóle jo, ta funkcja no. działa. Przecież muszą sprawdzić, jak to na grubą skalę Tak nie? naprawdę, znaczy z fazy beta wyszło, no i powinna być już dopracowanym produktem, ale dostajemy coś, co jest fajne, i tak naprawdę myślę, że można chwilę się przemęczyć. My nie? testujemy ios i wiemy, jak to wygląda. Dokładnie. Nie? Niby jest już ale ostatecznie... my testujemy, testujemy iOS-a, który jest betą, nie? No tak, ale wiesz. No, musi przejść przez to stadium No tak, no, a tutaj tam to tak testować jest tak? Ale właśnie do czego hmm? dążę, jak włączyłem konsolę i byłem podpięty pod Wi-Fi na komórce, nie wiem, czy to była kwestia 2.4 GHz, a mówiłem wam, że z tym routerem od UPC jakieś problemy mi się straszne dzieją cały czas. To jak włączyłem grę, to ona mi trochę ciała. Mhm. Więc ja po prostu wyłączyłem Wi-Fi w, w tym, w, w tablecie. I chodziło mi przez playa, przez e, 4G. Czekaj, czekaj, gdzie ty grałeś? W domu? W domu, czy w, w domu. Okay. Ale byłem wyłączony z Wi-Fi, mhm. więc jakby bym był poza. I tak naprawdę <ścoughs> zdecydowanie płynniej to działało, bez żadnego glitchu, bez niczego. Dźwięk normalnie leciał na iPadzie, podłączyłem sobie słuchawki, e, więc leciały mi w słuchawkach ten dźwięk. Jedyny problem jest taki, że jak naciskasz przycisk... E, Xboxa, który jakby wywołuje menu i to tutaj tego nie ma, tylko trzeba sięgnąć do ekranu i w prawym rogu jest logo Xboxa. Jak o, się tam. je kliknie, to się wtedy to pojawia. Pewnie też to z czasem zrobię. Ale jest ekstra. No Wyłączasz konsolę też przez tą aplikację jakby tak. Czyli możesz na przykład się położyć w łóżku jeszcze sobie na no, iPadzie zagrać. Partyjkę. Tak, więc jakby wczoraj odpaliłem moje ulubione NHL, które zagrywam się latami. Zdjęcia macie. Tak, mniej więcej, Michał tak zawsze reaguje, jak przegrywa. No i jakby udało mi się Bostonami, czy moją ulubioną drużyną, zresztą wiesz, Mariusz, Max Kolonko, Boston, Massachusetts, 11-4, z Toronto wygraliśmy. Wygrałem zdjęcie, macie na stronie. No, pochwalić się? Czemu I on zamienił że... stronę, przegrał do 11 i potem zmienił stronę i taki kozak jest, nie? Mhm. Chociaż w sumie na tym, tym, na tym screenie nie widać, kto kim jest, nie? Chociaż nie, jest jeden screen, żeby było widać. Nie, no ty jesteś zawsze po lewej, tak mi się wydaje. <laughs> po prawej. Po lewej. Po prawej. Po lewej. Jak masz wyniki, to po prawej. Po lewej jest. Po jesteś. prawej. E, e, I powiem, że. E, I powiem, że e, naprawdę fajna opcja. Drogi Microsoftie, ja bym chciał wam to zrobić i wszyscy narzekają. A mi się to naprawdę bardzo podoba. Super. W końcu. Znaczy w końcu. Naprawdę fajna usługa, która mi osobiście, że tak powiem, przyniosła mi osobiście przyniosła dużo, dużo fanów. Jestem wręcz, znaczy jestem zadowolony z takiego z, takiego, z takiej efektywności. No czekałeś Dałem na to wypas. i teraz wiesz, będziesz jeszcze coraz więcej, nie? A nie, gdybym Będę miał... Będę i grał. Gdybym miał konsolę w biurze, to bym sobie teraz zagrał. A nie, mogę zagrać i dwie no. godzinki. Nie, tak też nie chcę tego robić, bo przecież nie będę jeździł z padem, ale jakby od razu jak to zaczęło. Moko dodatkowego pana że żeby... No jak będzie ten. Ale A nie będzie można na myszce i klawiaturze? Nie, nie wiem. A nie widzisz. Wiem. Znaczy nie wiem. Nie próbowałem, wiem, że na pewno pad musi być, bo aplikacja, przepraszam, aplikacja tego wymusza, nie? Żeby mhm. to działało. E... Od razu oczywiście około akcesoriowo nie wjechało, bo no, e, wziąłem uchwyty. uchwyt jakby do napada nakładany taki, że wpinam w niego telefon. I trzymam sobie <laughs> no koniecznie. I trzymam sobie właśnie iPhone'a i na mm -hmm. iPhone'ie odpalam i muszę powiedzieć, że samochodówka, czy jakiś tam Angel, czy cokolwiek innego, sportowa? Powiem ci, że no, no, no bad, no bad, no bad. No powiem, że całkiem mi się to podoba. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że podzielacie moją. Twój entuzjazm. Mój pełen entuzjazm do tego, jak bardzo cieszę się z tego, co, co przygotował dla mm. nas Microsoft. Dobra. E, Dawaj. Jak ty lubisz sobie, no może nie w tą pogodę, ale pojeździć swoją kolej nogą? No. Ko kojarzysz Sigüeye. No, oczywiście, że kojarzysz Sigüeye. No. To w mniej niż 12 godzin elektryczny skuter Segway E-Moped C80 zebrał 150 tysięcy dolarów. A to jest na jakimś Kickstarterze? No, na Indiegogo było Aha. i będą skutery elektryczne teraz robić. Myślę... A już mamy skutery przecież elektryczne, w sensie takie, wiesz, no, są tutaj no, nawet do wypożyczenia no, w jeszcze tak. przecież, nie? Ale wiesz, mógłbyś swoim, myślę... Że z czasem mógłbyś się przekonać i byś sobie popylał skuterkiem. Wymijał wszystkie korki w trójmieście, masz zasięg bodajże 85 km, tak. 85 plus wygodne jest to, że mo możesz zdemontować akumulator, który waży tam mniej niż 6 kg i wiesz, zabrać go i naładować. No spoko. Więc minusem wiesz byłoby to, że wiesz, że musiałbyś mieć na przykład garaż albo jakoś go ładować. A tutaj nie masz problemu, bo zabierasz ten akumulator a drugie? i drugie? Przyśniesz... A właśnie, no w przeliczeniu będzie około 7,5 tysiąca. Dużo, niedużo, no wiesz, tak no... dużo, chyba aż tak. No, jak 1900 za... dolarów, nie? Jak za takie urządzenie? Nie oszukujmy się, no to jest Segway, tak? To oni sobie o tym mówię, jakiś właśnie, brand zbudowali, tak? Ale Segway został kupiony przez Xiaomi, nie? Mhm. No to jest jakby ta sama firma, więc oni dość w kwestii... Yy, co dzisiaj nawalam w mikrofon? W kwestii właśnie mm, tych, tej mobilności? Tak? No, no. Są dość, dość mocno się rozwijają, tak no, i Xiaomi, hulajnoga, która była chyba najbardziej do, przystępna cenowo, jest jej jednak najwięcej, bo jeżeli widzisz użytkowników, którzy jeżdżą oprócz wymiata, w, tych wymiataczy, którzy jeżdżą w ogóle w pełnym, ka, w pełnym tak. oprzyrządowaniu przyrządowaniu no. i futbol amerykańskiego. Przecież jak się wywali, przywali głową, to nie żyje na miejscu, bo to ciśnie 50 czy 60 km na godzinę na, tej, na hulajnodze to jakby ja sam sobie cenię i jazdę na tym yy, i tego jest naprawdę dużo. Jeżeli widzisz kogoś, kto jeździ na prywatnej hulajnodze, to tak naprawdę mało jest tych podrób Xiaomi, a więcej są tak naprawdę te typowo Xiaomi. Tak, Xiaomi, tak, nie? no. I masz jeszcze tam na przykład firmę EML, czyli I Am Electric i te skutery i tam było przeliczenie, że za 100 km 2 zł cię to kosztuje. No to jest spodem. Więc... Mm, całkiem spokojnie. nie? No. Bardziej, spokój. że wiesz, jak będzie pogoda i w ogóle, no to... Wiemy, jak czasami potrafi się denerwować, że korki, nie? Że ja do biura bym dojechał nie w pół godziny, a czasami to zajmuje trzy razy tyle. A tu wiesz, możesz sobie spokojnie. Tak, bo tak naprawdę. Puchy w zęby pędzisz. Nie, bo tak naprawdę dojazd. Ja gdyby nie COVID pewnie, jakby była możliwość, to myślę, żebym sobie podojeżdżał dalej na hulajnodze. nie? Mhm. Ale jednak też trochę tych wyjazdów gdzieś tam... Właśnie, to jest różne, to, że nagle może gdzieś coś są wyskoczyć, i, nie? i Różne i rzeczy już się dzieje, trzeba szybko pojechać, zareagować i robi się pewien problem, nie? Brakuje tego takiego trochę flow, nie? No. Ale człowiek jest e, lekko przepracowany. Wy też pewnie jesteście przepracowani? Mm. Chyba. Nie, wy nie. Jak słuchacie nas, to się odprężacie. Życzymy wam tego. Czego? Żebyście byli zapracowani. Nie przepracowani, ale zapracowani. A no właśnie. No bo teraz są takie niepewne czasy i z tym wszystkim ciężko, więc. Tak, i tutaj się uczy. Człowiek... Jeżeli macie coś do roboty, to bierzcie to jako pozytyw, a nie. Negatyw. Chciałem powiedzieć: Don't take things for granted, więc. Ja wiem, że to wszędzie było, co teraz powiem. Kompletnie wszędzie. Robimy taki trochę przegląd, widzę, ale to było wszędzie, ale chcę wam i tak to przytoczyć. Bo znowu mówię o RTM-ach, i ten RTM oczywiście pojawił się milion razy i już wszyscy, że tak powiem, Jeżeli ktoś wymiotują, nie wie, jest real-time marketing. A już powiedzieliśmy w zeszłym odcinku. No może nie słuchali, może pierwszy odcinek, co nie dyskryminuje nowych słuchaczy. A... A dlaczego nie możemy? Właśnie widzisz, bo zawsze to tak jak w sieciach Dobra, komórkowych. Dobra, sprawdźcie w poprzednim odcinku, co to RTM. Nie, nie googlujcie. Nie. nie, no widzisz, to tak jak w tych sieciach komórkowych. Zawsze najlepiej mają ci, co biorą nowy pakiet. Mm -hmm, Czy biorą nowy numer nowi, a nie ci, co są od zawsze. Więc dbajmy nie, my... o wszystkich. No właśnie, o wszystkich. Więc tym, co wiedzą, to powtarzamy. O matkę ludzie. Uy, tak, jakby, jak to się mówi? Utrwalamy wiedzę. A nowym przytaczamy. Okej. Okay. Co ty tam szukasz znowu, no dzięki. Chciałem zrobić, no co, chciałem no, perkusję chcę zagrać. No dobra, to teraz no? jako, że chcesz coś opowiedzieć, to... Nie. LPK już i bawi, ale nie, bo to nie jest akurat top, słuchajcie. No Impost. Impost zawsze słon, słoną, słynął, że tak powiem, ze znakomitych, znakomitych akcji, tak bym to powiedział. Jest podlinkowany jest podlinkowany podlinkowany link. Podlinkowany link, prawda. Od człowieka, od którego jakby to wziąłem, od Maxa Motyki z, z Twittera. Więc jest jakby link do screenshot'a, który zrobił na iPadzie, przeglądając Facebooka. In post z kodem lekka paczka na szybkie nadania pel, nadasz za 19,90, więc musielibyście nadać 7 milionów 7 7700 takich paczek, żeby zapłacić tyle, ile sami wiecie co. Szybkie nadania.pl już od 0,00012857114 Sasina. <grywka> Więc strasznie mi się to podoba. Takie rzeczy naprawdę mi się podobają. Ja wiem, że tego już było zyliard, miliard i wszędzie to się przejawia, ale może ktoś, nie wiem, był zapracowany i nie za bardzo miał ochotę przeglądać są szale, więc mhm. jakby daliśmy wam to, żebyście mogli sobie sami przy okazji po prostu zobaczyć. Albo przysłuchać i, i potem wejść i, i przelukać. Bardzo mi się to podoba. Brawo, bo to jest naprawdę fajne. To z takich rzeczy, już jak mówisz o tych tam sasinowych rzeczach, to znasz perfum Rabanne One Million, nie? Nie. A, no dobra, to. Nie nie znam, a co, to, co z nim jest. No to musisz sobie zobaczyć. pakora. Dobra, to sobie zobaczę potem, no. no. I, I masz normalnie. Tą. Edycję limitowaną. Ale jakby edycja limitowana zapachu, no to chyba nic nadzwyczajnego. Bo pewnie jest coś takiego. Coś no ja. czuję, że jest jakiś wypas z tym związany. Jako sosine. 70 milionów. O matko. Mm. Dobre. No to z takich, co, co mi się spodobało, nie? Saszyny. Dobra, pobierz i żeby na stronę wleciało. Tak, żeby na stronę wleciało, co nie fajne. Weźcie źródło nie? do Kamblaska. Mm -hmm. Żeby nie było, bo prawa autorskie nie. tutaj też musimy, że tak powiem, pokazywać dobro. Nie Ja no, powiem wam po prostu. <słuch> nie. Lubimy takie rzeczy. Bardzo. Opowiadaj dalej. Yy, pomijając, że miałem w ogóle się ciebie pytać, bo ty nie masz tego Air Purifier od Xiaomi, no odczyszczacza mam. powietrza. Chciałem kupić, ale Hanka powiedziała, że bez sensu. Tak, ale na wakacje przyszłe może, bo już nie na te, bo już się skończyły. No? Lato. Ten Xiaomi wypuściło tego, nie? Wilczarz? Mm, nie, właśnie, klimę. I ona też ma odczyszczacz powietrza w sobie, ten filtr antybakteryjny. Więc jeżeli będzie, wiesz, skwar, to fajnie mieć taką klimę od Xiaomi, bo nie było czegoś takiego wcześniej, nie? Nie On, wiem, czy wiatraki mieli? Nie mieli, chyba nawet wiatraki. Nie, wiatraki były od Xiaomi. Były? były w tym, no. nawet można było teraz kupić i pod podłączyć, wiesz? No, a teraz już masz ten... Tak, były, prawda, no. Yy, bo się zastanawiałem, jak były te upały, czy wziąć zwykłe czy właśnie pod smart home'a, żeby wiesz, nawet zasypiasz i on się tam w środku nocy na, na jakiś czas wyłączy, jak ostudzi, no a tu będziesz miał dwa w jednym, nie? A, widzisz, takie ładne. Ja mam, Michał, jeszcze w sumie jedną rzecz przygotowaną. Mm -hmm. Ostatnio dzisiaj macie troszeczkę krótszy odcinek, ale nie bójcie się, kupki będą w przyszłym tygodniu, więc będzie co słuchać. Nie chcę nawiązać całkowicie do prezentacji Apple'a i nowych iPhone'ów, bo tego znowu było wszędzie pełno. Może chcielibyście posłuchać nasze zdanie, nasze zdanie, znaczy moje zdanie jest takie, że ja na pewno telefonu wymieniać nie będę. Po pierwsze nie mam biedronek, po drugie uważam, że jest to bez sensu w tej chwili. Mm, A ty wymieniasz? Nie, bez sensu, ale ładne. W sensie podobają mi się yy, już wiele razy rozmawiając o case'ach na iPhone'y mówiliśmy o tym, że lubię toporne i wiesz... Jak coś jest zbyt opływowe i lekkie, to mi wypada z rąk, więc to, że one wróciły do tego tam formatu 5S, czyli y, ostrych kantów, to mi się akurat podoba. Tak, to jest naprawdę fajne. Mm. Y, znaczy. Dobrze, że on jest właśnie taki kwadratowy, bo odjechaliśmy od tych wyglądów zaokrąglonych tak, ekranów i innych rzeczy, które są tak samo, nie? gdzie tak naprawdę wszystkie flagowce zaczynają tak wyglądać. Jeżeli mówimy o flagowcach, oczywiście zaczynam się też zastanawiać, na ile flagowcem możemy nazywać. Znaczy nas dziwią, że te telefony kosztują po 7 tysięcy, ale to są w niektórych wypadkach... No, Mówię komputera. o iPhone'ach, nie. To jest hmm. telefon, który kupujesz tam na 5 lat załóżmy, tak? Znaczy, hmm. No niekoniecznie może kupujesz na 5 lat, ale przez te 5 lat masz pewność, że ten telefon będzie tobie działał. Chodzi, no. I naprawdę nie będzie czegoś takiego, że będzie się zawieszał. Naprawdę, tylko będzie działał i to będzie działało całkiem sprawnie. Ten telefon na tych pierwszych zdjęciach prasowych czy znaczy te zdjęcia na stronie Apple są ładne, tak? No bo one są tak zrobione, że wyglądają naprawdę ładnie, ale pierwsze zdjęcia do amerykańskich, nie wiem, czy do polskich też gdzieś trafiło? Chyba nie, ale jakby widziałem gdzieś tam na Diverge'u właśnie zdjęcia tych telefonów. To są te telefony testowe, które Apple jakby wysłał na początku do, do, do niektórych osób, tak? tak? tak. I case y, ewentualnie i ten nowy system ładowania, o którym wspominaliśmy, czyli tym MagSafe'ie. I Mac Case i potem Max, Max Safe, czy tam Max Charger, czy jak to tam się ładnie nazywa. I element był taki, że mm, ten kolor jest po prostu cholernie dziwacznie, plastikowy, on nie wygląda fajnie. Mi się podoba sam kwadrat tego telefonu, czy prostokąt. Tak, że on ma te boki płaskie. Ale nie podoba mi się osobiście. Mm, nie podoba mi się osobiście. On ma taką ramkę dookoła. Nie zwróciłem uwagi, niestety, czy w 12 Pro tak jest, ale on dookoła. Nie, one wszystkie wyglądają tak samo. Tak samo. Tylko Czyli się ta ramka żyje. jest taka srebrna po prostu, tak? Ona jest taka dziwacznie srebrna. I ogólnie. Znaczy, no nie podoba mi się to, tak? Ja mam tą ramkę chyba metalową, zużyć. czy taką ten i ona wygląda spoko. Może to jest po prostu kwestia zdjęcia i robienia tego zdjęcia kalkulatorem, bo niektóre o, zdjęcia tak wyglądały. Ona chyba wygląda tak jak u mnie. Czyli jest taka, wiesz, ultra świecąca jak O, no, jaja, może być tak. I ona ma się chyba z zamysłu poruszać. No dobra, to chodzi. ona może tak wyglądać. Może rzeczywiście no. tak być. E, I oczywiście to, co niewątpliwie jest e, przełomem, Albo czymś, co daje radę w tym telefonie, to jest to, że nie ma jakby tak jak w 11. była różnica między 11 a 11 Pro, taka, że 11 Pro miały telefon, ekrany OLEDowe, to te 11, 11 zwykłe były jakby no, duże, tak? ale one miały, ekrany, one miały ekrany typowo retinowe. Nie? Czyli hmm. ta retina to była ta liquid, retina OLED i tak dalej. Wpada, a tutaj już wpada jakby OLED, i to jest całkiem spoko. Do tych telefonów. Różnica między 11 Pro a 12 Pro jest taka, że tam jest jeszcze ten lidar, tak? czyli ten skaner jakby odległości wnętrza i tak dalej. To jest głębi chyba dokładnie tak się nazywa. Soczewka aparatu też jest trochę zmieniona. Te przesłona, jest inna. przesłona jest inna, bo tu chyba jest 1,4, a tutaj mamy 1,8. Czyli jeżeli... widać różnicę trochę w świetle tak? tego mhm. zdjęcia. No, bo właśnie na tym to polega. Po pierwsze, że jak będziesz robił te zdjęcia portretowe. To tło będzie bardziej rozmyte mhm. i 1,4 wpuszcza więcej światła. No i to jest jakby chyba klucz tego, co mówi Michał, i to, co tutaj jakby dostajecie od nas teraz. Um, I to jest chyba, no czy oczywiście jeszcze tam procesor jest, nie? Mhm. No bo to są jakby te elementy. A już wiem, co wtedy I chciałem powiedzieć. I to zaraz powiesz. No? Dodatkowa rzecz, to jest jakby różnica, więc to mnie nie skłania do zakupu. Y Fajne jest to, że tam jest ta tak zwana ładowarka no, bo to jest indukcyjne kółko tak to bym mhm. nazwał które jest na kablu, więc jakby nie musimy wtykać tego kabla znowu w port lightning, tak, tylko po prostu kładziemy go jakby na. Tak jak, o, na jak, ktoś, indukcję? Ma zegarek, jak ktoś ma zegarek to, od Apple, to tak naprawdę ładuje się go no, jakby indukcyjnie nie? Mhm. Na magnesie się jakby przyciska, przysysa, przysysa do, do, do zegarka. I tutaj, jakby w obudowie tego telefonu. Na wysokości jabłka jest zrobiony taki magnes, ring, no? taki ring, który jeżeli my to sobie to położymy i podniesiemy ten telefon z tej ładowarki, to ta ładowarka cały czas zostaje jakby na miejscu. Się, no? To jest fajne, bo to jest jakby magnes i pewnie razem z tym nie trzeba będzie jakiś płytek na ten telefon kłaść, żeby chociażby sobie zrobić mocowanie do samochodu, radzie, no. więc to jest akurat fajne. To mi się bardzo podoba fajny feature, który tam się pojawił, który Pierdol. jest jakby widoczny. Pierdółka tak mhm. naprawdę, ale ona jakby pokazuje przemyślenie pewne. To jest to, że tam jest zatopiony ten tak NFC. NFC to jest jakby ta możliwość płacenia zbliżeniowego, tak? I to jest jakby taki standard, w którym możemy sobie też takie naklejki NFC kupić, jeżeli ktoś na przykład zrobiłby sobie wizytówkę, nie? Tak. Na której byłby QR code, albo powiedziałoby się: "Daj mi swój telefon, przyłóż", nie? To tak naprawdę u kogoś pojawia się na przykład strona internetowa ze wszystkimi twoimi danymi. Mhm. Jest taka jakby wirtualna wizytówka, to mi się też zresztą bardzo podoba. Nie? I teraz tam jest taki właśnie chip NFC, który definiuje. Jeżeli masz na przykład telefon w Kolorze Niebieskim i podłączysz to ładowanie bez obudowy, nie? Mhm to ci się tam taki fajny ring na wyświetlaczu pojawia, że Lienkne. jest ładowanie, to jest akurat super zrobione, akurat ta wizualizacja jest fajna i ona się zapala jakby w kolorze danego telefonu. I teraz jeżeli kupujemy na przykład Etui w kolorze czerwonym, czy tam białym, żółtym, obojętnie. I one widać, to etui ma taki jakby, no widać miejsce jakby tego pierścienia, tak bym powiedział. To etui jakby w sobie też ma taki jakby magnes, nie? Żeby tak. jakby to z dwie, dwie strony łapało. I teraz jak to przykładamy, to automatycznie telefon dostaje sygnał, bo w tym etui też jest jakby zatopiony ta NFC. I automatycznie jak podłączamy sobie to etui, to telefon definiuje to, że jest założone żółtej tu. I w momencie, w którym podłączymy ładowanie tego telefonu, skakuje to wskakuje ten żółty. ring w kolorze żółtym. No to jest takie jest to szczęśliwe, to, tak, to jest tak ładne, to jest naprawdę hmm. mega opcja. To jest bardzo fajnie pomyślane. Czyli moment, w którym po prostu bierzesz i to przykładasz. E, jeszcze... I to zrobiło na mnie wrażenie. Okay. To naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, jeżeli chodzi o. Przemyślenie, bo co nowego zrobili? No nic, wrócili do retro tego, co było, ale może dobrze, tak? Bo znowu odjechali od tego, jak bardzo te telefony się zmieniały z zaokrąglenia, wrócili znowu do tych elementów płaskich i to w sumie spoko, tak? Płaskie szkło, jeżeli chcesz, yy, zachwalają się, że podobno szkło na tych telefonach jest bardziej wzmocniono jakieś tam, tak? Ceramiczne jakieś i, tak i się nie rysuje. Tak, szczególnie od Greensella. tak, tą, tą szybkę, którą Wam polecamy, zresztą Natalia, która mm, ostatnio mówiła, że tak bardzo zachwalaliśmy, że sama się udała, tylko że na jej nie było Szkła. Yy, zakładam, że pewnie Green Cell gdzieś tam do tych popularnych telefonów, bo pewnie mm. dostają sygnał, że ktoś chce kupić i dostają, kto jakieś się pyta, bo tak najlepiej z rynku sądować, co jest potrzebne, to pewnie gdzieś tam te szkła zrobią. Nie? ale oczywiście też już są przygotowani. Szkła na dwunastkę też już mają i yy, no bo zresztą pisali, tak, mm. że szkła, szkła też już mają przygotowane pod dwunastkę. Yy, to jest spoko opcja, a tylko jeszcze do do powiem jedną rzecz. Mm. Ten ring ładujący, on tak naprawdę też będzie działał nam na telefonach o 11, 7 i tak dalej. Nie, bo tam też jest no tak. ładowanie indukcyjne. No jest Tylko różnica związka. jest taka, posłuchajcie, że jeżeli to kupicie, możecie to kupić. no Nie wiem, to 120 zł kosztuje ten kabel, tak? 30 dolarów. Hmm. Coś koło tego. Trzeba było zobaczyć. Pewnie 150 w Polsce, ale może trochę więcej. Tylko oczywiście bez kostki do ładowania. Jest. Nie, to jest to hmm. po prostu kabel. No, no, to zakończenie. To, w zakładę, to też jest po prostu tym. To pojawia się no czy załadujecie, czy możecie sobie go położyć, ale jak podnieście telefon, to tak jakbyście no. podnieśli go z ładowarki indukcyjnej. Mhm. Plusem jest to, że ona jest bardzo mała, jak na ładowarki indukcyjne, tak bym powiedział, którą możecie tak naprawdę zwinąć, schować do kieszeni, tak? I ona dużo miejsca nie zajmuje. Mhm. Jak jechaliśmy samochodem i rozmawialiśmy, to Michał mówił, że no, mniejsza jest oczywiście ta od zegarka. Zgadzam się, jest mniejsza, ale ona no, nie będzie ładowała mhm. Tobie telefonu. I to jest, to jest fajne, więc jeżeli ktoś by chciał nie wymieniać, a może mieć taką ładowarkę indukcyjną, to może i warto pomyśleć. Nie? Ja mam Green Greensela, które zdecydowanie bardziej wam polecam. Drugi element jest taki, że ta ładowarka też szybciej ładuje. Tam też jest trochę podobno inny standard i ona ma trochę z szybciej się ładować. odpowiednią kostką. Tak, z od... no, oczywiście z odpowiednią kostką, no. za którą też trzeba zapłacić pieniądze. Ale a propos tego i tych kostek ładujących, to sieją mi cała reszta prezentuje, że u nich kupując telefon, kostka do ładowania jest. Gratis, gratis, ale kumaś jak to jest, bo teraz nie, gratis, nie bo wiem, płaci, na ile ale. to ma być, na ile to jest przemyślana? Znaczy Apple może dobrze myśli, ale uwaga. Zakładają, że już jak masz, kupujesz ten telefon, fajnie, opakowanie jest trochę mniejsze, no to tam jest bez słuchawek i bez. No bo słuchawki też możesz mieć. Zresztą, zaraz o słuchawkach powiem jeszcze, bo to też całkiem fajne. Mhm. No to zakładają, że jakby masz kostkę do ładowania. To zazwyczaj ta kostka do ładowania, to był ten po prostu wtyk na kabel USB. -a. Ale uwaga, z tymi telefonami jest dawana ta ładowarka bezprzewodowa, w sensie ta indukcyjna, ale ona ma końcówkę cholera USB-C. Właśnie, jeżeli ktoś pominął jedenastkę, tak jak ja bym, teraz kupował dwunastkę, to ja mam Ale Ale to... jedenastce nie dostałem, a nie, dostałem brika USB-C. No właśnie, a ja do mojego XN nadal miałem na USB-A. Zgadza się. To teraz... Wiecie, jeżeli ktoś jedną generację pominął, to nie ma już tej kostki. No to... to nie jest, że od no 50 generacji. Robi? Kupuje iPhone'a i kupuje od razu kostkę od Apple'a. Jeżeli ktoś ma jeszcze oczywiście iPada Pro, jeżeli oczywiście, znaczy jeżeli mm. ma iPada Pro, to z tym iPadem Pro też przychodziła kostka. Taka sama, tak? Mm. Y z chłodowaniem USB-C, więc to śmiało to można ona wykorzystać. To jest też mocniejsza już, nie? Aha, 20 to jest. Chyba nawet mam ją ze sobą, zaraz sprawdzę, bo on jest chyba 20W. Mm. iPhone 12 i 12 mini ma 4 giga ramu, a Pro i Pro Max ma 6 giga RAM-u. No właśnie. Wiesz co nie chciałem sprawdzić, ale tak, weź, bo to, tak małe literki. I po... Nie jestem ślepy, tylko nie mam światła przy tym. Widzisz tam coś? No właśnie. E... Fajny feature. Pewnie ładowarkę można było kupić, ale mówię, jeżeli ktoś chce kupić, to czy my osobiście rekomendujemy? Jeżeli jakby chcecie skoczyć z szóstki na coś tam, to warto. No. Ja mocno jest. Mocna jest dwóch. Dwust... No, ale ciekawostka przy okazji, spójrz na tą kostkę. widzisz, jak masz bolce wykrzywione? Widzę. widzę. A wiesz, że to jest celowo? Żeby nie wypadało z gniazdka? Nie, no taki jest, takie jest założenie. Dlaczego? Koreańskie mają proste, yy, polskie mają yy, do środka. LPK, czyli bawi. A dlaczego mamy do środka, a koreańskie są proste? Bo grubsze chyba są trochę, wiesz? Te nasze? Nie. A zwróćcie uwagę. Koreańskie. koreańskie. Zwróćcie uwagę, że one są takie trochę do środka. Do środka no? nie jakby wiem, były przekrzywione. A ja kiedyś prostowałem. <laughs> um, no. myślę, że mi się wykrzywiło, ale nie tę, tylko starą. E, wiesz, jaką masz w swoim maxie baterię? W jakim maxie? W iPhone'ie? Mhm. Nie wiem. Bo w dwunastkach mam tutaj screena od 12 mini idą od 2200, 2700, 2700 i pro max dwunastka ma 3700 prawie. Oczywiście ten ekran OLED-owy będzie zużywał znacznie więcej energii. Nie? No więc chciałbym dojść do jakby ostatniego elementu myślę tego telefonu. To jest to, że ja nie wiem, ja nie zwracam uwagi, jak duża jest bateria. Oczywiście fajniejsze jest to w 11 Pro Maxie, którego używam, że ta bateria na dłużej starcza. Zdecydowanie na dłużej. To w ogóle bez dwóch zdań, tak? Na te mhm. półtora dnia, jak czasem w telefonu nie używam, to te półtora dnia spokojnie wytrzymam. No tak, ale nie, nie muszę doładowywać dnia. w ciągu dnia baterii tak naprawdę, bo ona, ten, bo ona mi mhm. trzyma kwestia dotyczy. Baterii. A, batery... o bateriach mówiłem? A, y... jakby Apple chwaliło się bardzo podczas konferencji, ja to tylko tak. 5G 5G, 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 5G Adam, Adam. tak jak Adam, 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 Adam. Stoi 5G, 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 5G. No, fajnie, że jest 5G. Znaczy, ja jakby noszę ten czepek z, z, z reberka na głowie, nie? No. Homofon. Homofon i to jest pewnie ten, ale 5G super, ale on jeszcze cały czas jakby raczkuje. Więc pytanie na ile ktoś chce to kupować. Dwa, jeżeli ktoś chce używać iPhone'a, który ma możliwość używania Dual sim -a, w sytuacji takiej, że jeden SIM mamy włożony do tacki, a drugi jest eSIM-em, no. to 5G nie będzie działało na dwóch, tylko 5G w ogóle nie działa jak są dwie karty SIM. Musisz włączyć jedną linię, tak, mhm. żeby działało 5G w danej sieci To jest za dużo to niezdrowo. No? I przede wszystkim telefon, który, iPhone, który ma włączone 5G, zżera chyba o 30 czy o 40% szybciej baterię niż, niż na, na LT czy na 4G. Mm -hmm. A jednak LT naprawdę może dużo wyciągnąć. Więc... Tak, no jakby. Nie wiem, no jeżeli ktoś rzeczywiście chce stanąć sobie z telefonem, jak na reklamie, wchodzi po schodach i jest 5G, więc naciska cały sezon Netflixa, który się w sekundę ściąga, no to. Ja, ja, ja. To brawo Tylko, dla Was. No. Tylko nie wiem dla kogo to tak naprawdę. Znaczy, ja osobiście, jak gdzieś jadę, to po prostu załadowuję do Netflixa to, co będę chciał obejrzeć, i tak załaduje tyle, że i tak tego nie obejrzę. No mm -hmm. i to jest ta kwestia. Więc yy, dla samego 5G bym się pewnie nie rzucał, i że część telefonu nie. Zresztą no, ja jestem zadowolony z telefonu, on działa, jest szybki i tak naprawdę mógłbym spokojnie ten telefon z 4 lata poużywać. Pewnie w przyszłym roku wymienię telefon. Najwcześniej, tak, ten, no ten do Hanki, u nas jest tak zawsze, że Hanka ma po mnie telefon, a ja sobie biorę nowy, ale to też zobaczymy, co się będzie działo, może się w ogóle okazać, że zostanę cały czas przy tym, bo jest naprawdę spoko, nie? Bo za wielkość tego telefonu, jakbym chciał wziąć tego 12 Pro Maxa, tak, to musiałbym kurde 7 tysięcy złotych zapłacić, mhm. nie? Co już jest lekkim przegięciem. Przy tej konfiguracji, którą mam teraz, nie? Yy, jeszcze... A zapłaciłem dwa koła taniej. Jeszcze wracając, bo miałem wspomnieć o tym, o MacBooku, bo Ty no. podałeś dwa powody, dlaczego tak jest. A nie podałem swojego powodu. No powiedziałeś? Nie. Nie? Nie. No to dawaj. Powodem tego jest to, że chcesz go zmienić. Nie, ja nie chcę zmieniać. Znaczy, prawdopodobnie, jeżeli wyjdą MacBooki z tym procesorem ARM-u procesorem, mm, ARM się chyba nazywa, mhm. który jest w iPadzie, to jeżeli będzie mnie na to stać, to z miłą chęcią będę go wymieniał. Dlatego, że jeżeli na iPadzie się cokolwiek robi. I chociażby edytuje film, czy coś, to to strasznie szybko się edytuje, bo tam jest zupełnie inaczej struktura przygotowana. jeżeli MacBook miałby w ten sposób działać a nie na procesorze Intela, gdzie zupełnie inaczej będzie przewodził ten, mm -hmm. ten prąd, to będzie wszystko ten, to tak naprawdę uważam, że ten komputer będzie po prostu zapieprzał, nie? Mm -hmm. Więc jeżeli by była taka okazja, to pewnie bym to wymienił, ale nie wiem, czy to jest akurat ten powód, nie? Eee, zobaczymy. Do, dojdziemy do tego momentu. One tak naprawdę dopiero w przyszłym roku się pojawią. W przyszłym roku pewnie nie będę sprzedawa, ale może się Zobaczymy. okaże, że ktoś będzie chciał kupić, to ja z miłą chęcią się rozstanę wtedy i po prostu zrobię sobie upgrade, nie? bo to jest jakby do, do ogarnięcia. Mm -hmm. No dobra. Panie i panowie, mamy coś jeszcze? No, no to dawaj. Podsumowanie. A. <laughs> tak, podsumowanie. Yy, to tyle. Jeżeli chodzi, posłuchajcie, o 55 odcinek lub podcast Luźno przy kawie. Yy, było nam jak zawsze bardzo miło gościć was przy kawie. Moja kawa już jest spita. Hmm. Tematy się w miarę wyczerpa wyczerpały. Pamiętajcie, żeby nie śpiewać Last Christmas w tym roku, to jest chyba klucz Lecz mamy. Nie wiem, czy Ty. zrobimy kolejne odcinek No zobacz, już z, z niedawno były no? wakacje, a już, jest zaraz, już zaraz listopad jest, nie? Mhm. Więc leci. Zasuwa jak dziki. Coraz mniej czasu na cokolwiek. Ale z takich miłych informacji, jak odsłuchajcie tego odcinka, to wiedzcie, że do końca tego miesiąca temperatury powyżej 15 stopni, bardzo ciepło nad morzem, przyjemnie, więc kto chce, to niech jeszcze wpadnie na chwilę nad morze, tylko w masce. Oczywiście. nie pamiętaj Michał. O, tak, kri -ri. Kri -ri. E, oczywiście nie wierzę w pogody dłuższe niż 3 dni. bo... Znaczy akurat te, które ja mam, albo te, które ja znam, to jest. E... Dasz mi dokończyć? No. No <laughs> dawaj. Nie wiem, teraz będzie, że jestem dla ciebie oschły i niemiły. Mm. No nie, dawaj. no ja nie wierzę w te pogody tam dłuższe Czemu? niż trzy dni, no bo te na dwa dni czasami potrafią się nie sprawdzić, a co dopiero dalej. Ale tak z ciekawości sprawdziłem, jaka może być potencjalnie zima w tym roku. Jaka? Jak, jak zawsze. Pacia i, i, i wiesz, i deszcz. Nie, ja mam e, takiego, jakby, e, kolegę, znamy się, e, no znamy się do, dość długo. Dawid. I Dawid jest, jakby pracuje w IMGW. Mhm. I Dawid, ja zawsze, jak chcę wiedzieć, jaka będzie pogoda, to tak naprawdę wchodzę na Twitter i patrzę, co napisał Dawid. I to, co pisze Dawid, się super sprawdza, zawsze. Mhm. Więc jeżeli Dawid pisze, że idzie na urlop, to wiedz, że będzie super ciepło. Okay. I tak zawsze było. Coś optymistycznego. Jak napisałem do Dawida, że ja jadę na urlop, to napisał, że zły sobie wybrać, bo będzie padać. Napisałem, że jadę do Borów Tucholskich, będzie padać. I rzeczywiście padało, nie? Coś optymistycznego. Proszę bardzo, pogoda. Co najmniej do końca miesiąca będzie ciepło. Żadnych przymrozków e, i zimy na horyzoncie. E, nie widać, a w ciągu dnia nawet powyżej 15 stopni. Mało opadów, przejaśnienia. Noce na Wybrzeżu też ciepło, jak na koniec października. Dziękujemy. Ta -dum! I tak to będzie pięknie. Więc mimo tej katastrofalnej atmosfery, która jest na zewnątrz, a jest, to yy, pogoda od LPK jest super, będzie całkiem przyjemnie. Mm. Nie wiem, czemu to zrobiłem, więc yy, słuchawki na uszy, kawa, kawa, w termosik i Michał oraz Adam w słuchawkach. Wchodźcie na stronę lpkpodcast.pl albo luźnoprzykawie.pl w zakładce kontakt i oczywiście pod opisem odcinka macie linki do Telegrama i do Whatsappa. Preferujemy, żebyście wskoczyli na Telegrama. Wrzuciliśmy już do Telegrama. Jeżeli ktoś używa w ogóle Telegrama, to może znaleźć sobie stickersy LPK. Wpisujcie mm -hmm. LPK w stickersach. Tam jest oficjalnie nie jakieś konto deweloperskie, tylko po prostu zrobiliśmy paczkę, którą się zaplodowało i każdy może sobie tą paczkę zaimplementować bez jakichś tam kopiowania, mm -hmm. wkładania. Więc jakby stickersy będą do Telegrama i też będziecie mogli bezpośrednio wskoczyć do naszej grupy. Tam zawsze trochę wcześniej informacji, też zresztą pytamy się was zawsze, co byście chcieli. Więc jeżeli ktoś chciałby z nami sobie trochę bliżej pogadać poza i powymienić z nami zdanie, to zapraszamy was na Telegram i na Whatsapp. Oczywiście strona internetowa, Instagram, Twitter. Wpadajcie, piszcie i dawajcie znać, jak się podobało, a jak słuchacie, to prosimy, udostępniajcie. Jasne. Ostatnio słuchałem jakiegoś podcastu i coś tam mówili. Już na przykawie o... pewnie. Nie, nie, nie. nie? nie. Myślałem. O cenach, więc jakbyście chcieli, mieli czas, to wrzućcie ocenę na Apple Podcast. O cenach? W jakim Re -re Nie recenzję. A recenzji. Recenzja. Re review. Review? No, jakieś gwiazdeczki by się przydały. Hmm. Tylko jak się Wam podoba, bo jak się Wam nie podoba, to nie wstawiacie Nie, negatywne. to nie wchodźcie. nie wchodźcie. Nie, nie, fajnie będzie, jak coś wrzucicie, bo niestety e, powinny być też coś na zasadzie właśnie review na Spotify. To by było całkiem spoko. E, dobrze, dziękujemy wam, dziękujemy wam bardzo e, To był 55 odcinek podcastu Luźno przy kawie, było nam super miło Życzymy wam jak zawsze udanego tygodnia I widzimy się, słyszymy się w przyszłym tygodniu W odcinku z kówkami LPK My już wiemy gdzie będziemy Możecie zgadywać Nie powiemy Ale będzie to w mieście. <laughs> <laughs> jeszcze tera. tak, jeszcze tak. mamy tak. kawiarnię w mieście. E, to jeszcze raz wszystkiego dobrego Z tej strony Adam Borodo Z tej strony Michał Ślusarski No i co, trzymajcie Trzymaj się, się. 6. Hej. Słuchaliście LPK Podcast? Wpadajcie na Instagram oraz naszą stronę. Do usłyszenia jak zawsze za tydzień w piątek.